dobry panu, dzień dobry państwu, witam słuchaczy Radio 7. Co aktualnie dzieje się ze strefą gospodarczą w Sierakowie? Jaka jest jej sytuacja? Tutaj też warto chyba powiedzieć o tym, że w ostatnim czasie starostwo pozyskało strategicznego inwestora dla powiatu przasnyckiego i sprzedało mu działkę o powierzchni 94 hektarów w strefie gospodarczej drugiej w Chorzelach. Tak, może zacznijmy od tej strefy w Sierakowie. Strefa w Sierakowie ponownie jest blokowana przez administrację rządową, przez pana wojewodę, przez urząd wojewódzki. Niemniej jest również dobra informacja dotycząca strefy w Sierakowie. Po takiej ostatniej burzy medialnej, także dzięki, że tak powiem, nagłośnieniu problemy również przez państwa stacje, pan wojewoda udzielił zgody na wykup gruntów na własność jednemu z oczekujących inwestorów. Cieszymy się bardzo, ponieważ w połowie roku w strefie gospodarczej w Sierakowie rozpocznie się budowa zakładu produkcyjnego, który na początku zatrudni kilkadziesiąt osób. Natomiast pozostali inwestorzy, którzy wykupili grunty lub którzy zamierzają, chcieliby wykupić grunty, interesują się naszą strefą gospodarczą. Tych zgód już ponad rok nie otrzymują i to jest bardzo duży problem. Powtórzę to, co mówiłem wcześniej. Nie rozumiemy tego, ponieważ tymi gruntami interesują się polscy przedsiębiorcy. Ta strefa ma stworzyć Przasnyszowi przewagę konkurencyjną wobec innych miast, które są lepiej położone wokół dużych aglomeracji czy też szlaków komunikacyjnych. Ona jest doskonale przygotowana. Można tam bezproblemowo lokalizować każdy rodzaj działalności. Natomiast jednak inwestorzy potrzebują wykupowania gruntów na własność i nadal z tym jest problem. Jeśli chodzi o Chorzele, różnica, tak, poza władze powiatu przasnyckiego, pan starosta Zenon Szczepankowski udanie w ostatnich tygodniach zakończył trwające kilka miesięcy negocjacje i władze powiatu pozyskały strategicznego inwestora dla powiatu, dla obu stref gospodarczych tak naprawdę, dla strefy w Chorzelach, dla strefy w Przasnyszu. Natomiast różnica jest taka, że strefa gospodarcza w Chorzelach powstała dzięki wykupowi gruntów od mieszkańców na własność. My nie potrzebowaliśmy żadnej zgody pana wojewody na sprzedaż tych gruntów. Kiedy pojawił się inwestor, te negocjacje zakończyły się pozytywnie. Ten inwestor interesował się różnymi lokalizacjami, natomiast tutaj władze powiatu, ale również miasta i gminy Chorzele stanęły na wysokości zadania, spełniły wszelkie warunki inwestora i będzie to wielka sprawa. Ta umowa, która została podpisana pomiędzy starostwem a tym inwestorem, to będzie wielka pozytywna rewolucja dla powiatu. Jest inwestor z pierwszej dwudziestki największych polskich inwestorów, który zainwestuje w tej strefie przeszło 2 miliardy złotych. Powstanie tam klaster gospodarczy meblarsko-budowlany. Przy samej budowie zakładów będzie potrzebnych, tak jak przekazał nam inwestor, około 1000 osób. Docelowo będzie zatrudnionych kilkaset osób. Zapowiada już dalszy swój rozwój i również w tym kontekście interesuje się strefą gospodarczą w Sierakowie i potrzeba takiego systemowego odblokowania przez pana wojewody tej strefy gospodarczej w Sierakowie. W Chorzelach powstanie konsorcjum. Na początku 2-3 duże zakłady oraz kilkanaście mniejszych firm, które będą świadczyły usługi na rzecz tego właśnie dużego inwestora, będą świadczyły usługi w zakresie podwykonawstwa, w zakresie produkcji podzespołów, także skorzystają na tym przedsiębiorcy z całego naszego powiatu, którzy również stworzą kolejne miejsca pracy od obsługi, od produkcji dla tego inwestora. Bardzo się cieszymy, że to ta sytuacja powstała, bo to będzie naprawdę to, czego nam brakowało i takie koło zamachowe. Liczymy, że również strefa w Sierakowie, jeżeli zostanie odblokowana przez pana wojewodę, nabierze takiego rozpędu, na jaki zasługuje. Jeśli chodzi o strefę gospodarczą w Chorzelach, będą tam produkowane materiały budowlane, będą tam produkowane pojazdy, ja jeszcze nie mogę powiedzieć jakie, będą produkowane elementy do wykończenia
wykończenia wnętrz, konstrukcje drewniane, konstrukcje do produkcji, czy też elementy do produkcji meblarskiej. Powstanie tam również takie centrum logistyczno-transportowe. Chciałbym tutaj zaznaczyć, że głównym argumentem była obecność linii kolejowej i bocznicy kolejowej, która jest tam na tej strefie, ale również to, że te grunty były naszą własnością. Nie potrzebowaliśmy niczyjej zgody na ich sprzedaż, ale tak jak powiedział inwestor, który był już tu oficjalnie obecny również na sesji Rady Powiatu, było to także progospodarcze podejście władz powiatu, pana starosty, ale także władz miasta i gminy Chorzele, które to władze starały się spełnić wszystkie warunki dla funkcjonowania tego inwestora. Bardzo ważną rzeczą, którą chcę podkreślić, to jest to, że nie udałoby nam się pozyskać tego inwestora i realizować tych wszystkich rzeczy dla mieszkańców bez współpracy właśnie z mieszkańcami, z przedsiębiorcami i z mediami, także z państwa stacją, bo tak naprawdę dzięki mieszkańcom, przedsiębiorcom i mediom to, co robimy, owocuje. Mieszkańcy wyrazili zgodę na sprzedaż gruntów pod strefem w Chorzelach, pod trasę Różowych Słupów. Zaufali nam i cierpliwie obserwowali te plany rozwojowe, które jak widać skutkują. Natomiast przedsiębiorcy i lokalne media, ale także ogólnopolskie w swoich kontaktach biznesowych, czy też media w swoich publikacjach, bardzo dobrze rekomendowały naszą strefę gospodarczą, ale przedstawiały również nasz powiat jako powiat, w którym warto inwestować i który jest progospodarczy, pozytywnie nastawiony, w którym naprawdę warto mieszkać, ale również warto lokalizować swoje przedsięwzięcia gospodarcze. Za pieniądze pozyskane ze strefy właśnie w Chorzelach starostwo planuje wybudować lodowisko w Przestyszu. Tak, do kasy powiatu wpłynęło 26 milionów z transakcji w Chorzelach. Te pieniądze zgodnie z zapowiedzią pana starosty będą zainwestowane we wszystkich miastach i gminach. Pierwszą taką inwestycją, którą zapowiedział pan starosta, a Rada Powiatu, Zarząd Powiatu wyraziły na nią zgodę, to będzie budowa nowoczesnego, krytego lodowiska w Przasnyszu, takiego wielofunkcyjnego obiektu. On będzie kosztował około 8 milionów złotych. W tym roku już jest aktualizowana dokumentacja, ponieważ mieliśmy ją już przeszło 10 lat temu przygotowaną, ale jest dostosowana do nowych technologii. W przyszłym roku rozpocznie się budowa, planowane zakończenie tej budowy to koniec roku 2019, początek roku 2020. Również z tych środków, które starostwo pozyskało ze strefy w Chorzelach, starostwo przygotowuje nową ofensywę drogową. Proszę powiedzieć coś więcej na ten temat. Tak, no to już jest kolejna ofensywa drogowa. Dzięki tym środkom ze strefy gospodarczej w Chorzelach, ale także środkom, które dość skutecznie pozyskujemy, środkom unijnym, środkom zewnętrznym, jest w tej chwili opracowywany w starostwie powiatowym przy współpracy powiatowego zarządu dróg, ale także radnych powiatowych i również mieszkańców. Nowa ofensywa drogowa. W zasobie powiatu jest ponad 420 kilometrów dróg. One są praktycznie wszystkie zmodernizowane, są dobre, bardzo dobre, ale część z tych dróg już wymaga napraw, remontów i tutaj wsłuchując się w głosy mieszkańców, naszych radnych powiatowych, jest przygotowywany program, który przewiduje w najbliższym czasie budowę i modernizację 120 kilometrów dróg, kilkanaście dróg w każdej gminie, w każdym mieście powiatu. Tych dróg jest tak wiele, że nie chciałbym, program jest jeszcze nie zamknięty, nie chciałbym ich wymieniać, natomiast no, będą to drogi na terenie każdego miasta, każdej gminy, kilkanaście kilometrów. Będziemy o tym informować naszych mieszkańców na bieżąco. A proszę powiedzieć, co z propozycją starosty w sprawie budowy ulicy Gołymińskiej w Przasnyszu, bo tutaj starosta w tej sprawie zwrócił się do wojewody o to, żeby wspólnie wybudować tą ulicę. Tak, podczas ostatniej sesji Rady Powiatu pan starosta poinformował, że starostwo powiatowe złoży wniosek dotyczący przebudowy ulicy Gołymińskiej. My wiemy, że ona potrzebuje modernizacji. Brakowało na to środków, natomiast dzięki teraz tym środkom ze strefy w Chorzelach pan starosta poinformował, że zabezpiecza 50% kosztu tej inwestycji, natomiast o pozostałe 50 starostwo zwróci się z wnioskiem do pana wojewody mazowieckiego, który dysponuje programem przebudowy dróg lokalnych i może te 50% nam dołożyć. Pan starosta w tej sprawie również zwrócił się do radnych PiS. Mamy nadzieję, że radni PiS
swoje możliwości zewnętrzne wykorzystają dla dobra mieszkańców, a niekoniecznie tak jak w przypadku strefy, tak troszeczkę przeciw mieszkańcom i przeciw powiatowi, i będziemy obserwować tą współpracę. Wniosek będzie złożony, będziemy czekać na owoce tej współpracy. Również podczas ostatniej sesji Rady Powiatu starosta ogłosił, że będzie budowane rondo w Krzynowodze Małej. To niezwykle istotna inwestycja i tutaj ta inwestycja będzie realizowana wspólnie z marszałkiem województwa mazowieckiego. Tak, to jest bardzo potrzebna informacja. Propozycję budowy ronda w Krzynowodze Małej pan starosta złożył panu marszałkowi Adamowi Struzikowi już w grudniu ubiegłego roku. Przedstawił inżynierię finansową. W ostatnich dniach dowiedzieliśmy się, że pan marszałek, dziękujemy bardzo za to, zaakceptował ten projekt. Powstanie rondo. W najbliższym czasie zostanie podpisana umowa pomiędzy starostą a panem marszałkiem. Starostwo pokryje wspólnie z Urzędem Gminy w Krzynowodze Małej koszt projektu technicznego, natomiast służby pana marszałka już fizycznie wykonają to rondo. Bardzo potrzebne zarówno dla mieszkańców gminy Krzynowoga Mała, jak również dla podróżujących tamtędy. Ono, to miejsce, to skrzyżowanie jest dość tak specyficznie położone. Ograniczona widoczność tam panuje, także bardzo się cieszymy, że ta inwestycja bardzo potrzebna będzie zrealizowana. Kończąc temat infrastruktury, nowej infrastruktury, która powstanie w najbliższym czasie w powiecie przasnyskim, to dobra informacja też dla mieszkańców Przasnysza, że powstanie w końcu rondo przy ulicy Orlika w takim newralgicznym miejscu. Tak, to jest bardzo dobra informacja. O rondo przy ulicy Orlika pan starosta Szczepankowski zabiegał już od kilku lat. Kilka lat temu Rada Powiatu, pan starosta, władze powiatu walczyły o przebudowę całego ciągu drogowego numer 57. W tamtym czasie udało podpisać się z Generalną Dyrekcją Dróg Krajowych i Autostrad umowę, w której to umowie zostało wpisane właśnie to rondo. Na podstawie tej umowy starostwo powiatowe wykonało projekt techniczny i przekazało go do Generalnej Dyrekcji i wiemy, że w roku 2018 to rondo powstanie. Ono jest bardzo potrzebne, bardzo cieszymy się, że dzięki staraniom, ale także takiej taktyce pana starosty to potrzebne rondo dla mieszkańców Przasnysza powstanie. Zmieńmy może temat, bo przy okazji naszej rozmowy nie mogę nie zapytać o tak zwany RIT, czyli Regionalny Instrument Terytorialny, ponieważ w tym nowym programie unijnym powiat przasnyski wynegocjował najwyższe środki w subregionie ostrołęckim. I na co te pieniądze powiat przasnyski przeznaczy? Tak, do RIT-u przystąpiliśmy już ponad półtora roku temu. Panu staroście udało się wynegocjować ponad 153 miliony złotych, które mogą trafić do powiatu przasnyskiego. Ponad 126 milionów złotych to są inwestycje oświatowe, drogowe, ale także związane z obsługą przedsiębiorców, z polepszeniem tej obsługi, coś na przykład w rodzaju inkubatora przedsiębiorczości, natomiast również 27 milionów to będzie poprawa leczenia. Te pieniądze trafią do szpitala, także bardzo się cieszymy, ponieważ liderem jest miasto Ostrołęka, ale nam udało się pozyskać tutaj naprawdę ogromne środki. To jeszcze nie jest gwarancja realizacji, ale udział w RIT-cie zwiększa, zwielokrotnia szanse, to są dodatkowe punkty i mamy nadzieję, że te 153 miliony złotych trafią do naszego powiatu. Jakie główne inwestycje zakłada RIT w powiecie przasnyskim? Tak jak powiedziałem, ja nie chciałbym tutaj używać dość skomplikowanych nazw, natomiast powiem tylko dziedzinami. Będą to inwestycje w oświatę, w zdrowie, w drogi, w poprawę jakości obsługi przedsiębiorców i współpracę z przedsiębiorcami, a także chociażby poprawę jakości budynków administracji publicznej, modernizację starostwa powiatowego. Nie chcę jeszcze szczegółowo wymieniać, bo to zbyt długo by trwało. A co z Miejskim Domem Kultury? Podczas jednej z ostatnich sesji pan starosta zaproponował wpisanie Miejskiego Domu Kultury w Przasnyszu do RIT-u. Pan starosta uważa, że rzeczywiście Miejski Dom Kultury wymaga modernizacji. Rada Powiatu tutaj jednogłośnie opowiedziała się za wpisaniem. Miasto Przasnysz uzyskało dzięki temu szansę uzyskania 6,5 miliona złotych na modernizację tego obiektu. Mamy nadzieję, że wniosek przejdzie. Ja chciałbym tutaj zaznaczyć, że tak naprawdę niemożliwe byłoby wpisanie przez miasto tego modernizacji Miejskiego Domu Kultury, gdyby nie zaangażowanie pana starosty. Pan starosta przeforsował pewne regulacje na szczeblu województwa mazowieckiego, ale także wewnątrz już partnerów w RIT-cie. Gdyby nie te zabiegi, z pełną odpowiedzialnością mogę powiedzieć, że Miejski Dom Kultury do
RIT-u nie mógłby być wpisany. Kończąc powoli naszą rozmowę, nie mogę też nie zapytać w takim razie, co z budową zalewów, bo planowane są budowy zalewów zarówno w Przesneszu, jak i Chorzelach. Tak, intensywnie pracujemy nad budową zalewów zarówno w Przesneszu, jak i w Chorzelach. Jeśli chodzi o Przesnesz, trwają wykupy gruntów, część gruntów już mamy, a pozostałe grunty, negocjacje z mieszkańcami trwają. Kształt zalewów w Przesneszu jest uzależniony od gruntów, które uda nam się wykupić. On przewidziany jest na około 50 hektarów, troszeczkę mniej lustra wody, bo będą oczywiście tereny zielone. Zalewy będą miały funkcję przeciwpowodziową, przeciwsuszową, ale również wspaniałą architekturę. Te projekty już udostępniliśmy, udostępniamy, także będą to w naszym przekonaniu świetne miejsca rekreacyjno-wypoczynkowe również. Jeśli chodzi o zalew Chorzela, grunty są już wykupione od mieszkańców. Tamten zalew będzie miał około 25 hektarów i również będzie miał takie same funkcje jak Przesnysz. Bardzo ważna dla powiatu przesnyskiego jest też gazyfikacja. To jest projekt, który jest w trakcie realizacji. No i właśnie, może niech pan jeszcze pokrótce opowie na temat tego, na jakim etapie jest ten projekt. Tak, to bardzo ważna inwestycja, strategiczna dla naszych mieszkańców, dla wszystkich miast, dla gmin, dla przedsiębiorców i projekt, do którego realizacji doprowadził pan starosta, nabiera rozpędu. Jeśli chodzi o Chorzele, fizycznie już jest rozkładana sieć gazociągu, natomiast jeśli chodzi o Przasnysz, z tego co wiemy, jest już opracowywany projekt tego gazociągu. Tak jak mówię, jest to bardzo ważna rzecz. Mieszkańcy będą mogli korzystać z gazu, nie będą musieli, ale będą mieli taką możliwość, ale na pewno będą z niego korzystali również przedsiębiorcy. Dziękujemy mieszkańcom za to, że zaangażowali się w proces ankietowania i wyrażali swoje zainteresowanie gazem. Także przedsiębiorcom z terenu naszego powiatu, których wykazane zapotrzebowanie na gaz było tutaj bardzo ważne. No ale tak naprawdę do tej gazyfikacji również doszło dzięki strefom gospodarczym, których potencjał był dla spółki gazowniczej bardzo interesujący. Dziękuję bardzo za rozmowę. Dziękuję bardzo. Chciałbym tak na koniec przekazać jeszcze bardzo miłą wiadomość dla nas, ale również dla naszych mieszkańców, którzy motywują nas ciągle do pracy. W ubiegły piątek pan starosta reprezentował nasz powiat na takim wspólnym posiedzeniu Związku Powiatów Polskich, Związku Miast Polskich i Związku Gmin Polskich. No i otrzymaliśmy nagrodę i statuetkę Super Powiatu, czyli taki całokształt działalności, zarówno tej dotyczącej pozyskiwania środków unijnych, ale funkcjonowania naszego powiatu w całości. Także no, jesteśmy bardzo zadowoleni i to jest dobry znak na przyszłość. A ja przypomnę tylko, że moim gościem był dziś rzecznik prasowy Starostwa Powiatowego w Przesneszu, pan Sławomir Czaplicki. Jest 16:30. Kalendarium historyczne. 15 maja to Międzynarodowy Dzień Rodzin.